Ulicę Dalkowską czeka wkrótce kolejny remont. Niebawem ruszą prace przy chodniku na wysokości od ulicy Piotrowskiego do Odonica. Po nich natomiast będzie kładziona nowa jezdnia. Starostwo powiatowe w Gnieźnie może sobie pozwolić na tę inwestycję dzięki oszczędnościom na innych remontach drogowych. W tym roku przetargi drogowe, które wykonywaliśmy w starostwie powiatowym, dla nas wypadały bardzo korzystnie, to znaczy ceny proponowane przez wykonawców były poniżej ceny kosztorysowej, a było dużo tych przetargów, udało nam się uzyskać oszczędności. Żeby te oszczędności w roku bieżącym wykorzystać, postanowiliśmy, że dokonamy remontu ulicy Dalkowskiej, brakującego fragmentu ulicy Dalkowskiej, bo przypomnę, wyższy odcinek i niższy są już po remoncie. Zostało tam ponad 300 metrów, które należy, no, mówiąc wprost, naprawić. Stąd decyzja zarządu powiatu o tym, że jeszcze w tym roku rozpoczniemy prace remontowe. One się skończą w roku przyszłym. Będzie nakładka asfaltowa, będzie chodnik po jednej stronie, a po drugiej również nowy chodnik z doprowadzeniem do wiaty przystankowej. I tu też dobra informacja, bo wczoraj rozmawiałem z panem prezydentem i miasto tą wiatę wymieni w przyszłym roku. Tutaj mamy inwestycję podzieloną na dwa etapy. Tak jak powiedziałem, część wykonamy w tym roku, część w przyszłym. Łączna wartość to ponad 650 tysięcy złotych, płacona na dwa razy. Ale tak jak powiedziałem, to jest i tak poniżej wartości kosztorysowej, bo te przetargi dobrze dla nas, dla powiatu w tym roku wypadały. Uwaga kierowcy, i to dobra informacja. Podczas remontu nie planuje się całkowitego wyłączenia z ruchu ulicy Dalkowskiej. Brakujący odcinek ulicy Dalkowskiej od ulicy Piotrowskiego do ulicy Odonica będzie poddany przebudowie. Wykonane zostaną nowe chodniki z kostki betonowej po prawej stronie jadąc od ulicy Piotrowskiego. Wykonana zostanie również nowa nawierzchnia asfaltowa na tym najbardziej zdegradowanym odcinku drogi ulicy Dalkowskiej. Jest to jakby kontynuacja wcześniejszej przebudowy drogi powiatowej ulicy Cienistej, która była przebudowana w 2018, o ile nie mylę się, roku. Także wszystkie prace mają być rozpoczęte jeszcze w tym roku, jeśli chodzi o nawierzchnię chodników. W przyszłym roku nawierzchnia asfaltowa. W tym roku, jeśli chodzi o utrudnienia w ruchu drogowym, nie powinno być większych utrudnień, dlatego że będziemy robić nawierzchnię chodników. Natomiast w przyszłym roku, no wiadomo, jakieś zwężenia drogi, jakieś pojedyncze utrudnienia w ruchu będą występowały. Remont ma zostać przeprowadzony do końca marca 2025 roku.